Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w Biker Budzy, gdzie po raz kolejny prezentujemy Wam rowery Biker Budzy. Tak. Prosiliście, także nagrywamy. Jest dostępny Unibike Crossfire. Co? Prosili nas go 3 miechy temu. Tak, tylko było to w ten sposób, że był rower, nagrywaliśmy jednego dnia. I następnego dnia mieliśmy nagrać, i następnego dnia już go nie było. A ten się pojawił, został teraz zmontowany. Tak jest. I od razu nagrywamy, żeby nam go nie czmychnął, bo za chwilę też tych rowerów nie będzie. Tak, bo to jest bardzo porządny rower. Rower bardzo ciekawy, bo to jest rower crossowy, który świetnie nadaje się dla kogoś, kto poszukuje go na dojazdy do pracy, na... Chcesz się szybko poruszać po mieście, ale jak gdzieś pojedzie za miasto ścieżką, czy będzie chciał wjechać wśród, on też sobie da radę. Tak, po prostu nie chce mieć trekkinga, bo mu styl trekkinga nie odpowiada. Chce mieć jednocześnie rower i sportowy, i z zapędem, że tak powiem, do wygody. Dokładnie tak. Czyli rower, który ma akcent na wygodę z pazurem sportowym, to jest właśnie ten typ wypuszczony linia w zasadzie od Unibike'a, od Flesha po Vipera, to jest linia Unibike'a i wiele, wiele innych marek zaczyna podobne rowery stosować w swoich ofertach. Tak, bo to są bardzo pożądane rowery, one są wygodne ze względu też na wysoką główkę ramy. Ta geometria jest typowo rekreacyjna, natomiast jest, no, tak jak mówię, już bardzo wygodna. Przechodząc do samego roweru, tu mamy napęd, z tego co widzę, 2x9 Alivio. Tak. 2x9 Alivio na hamulcach hydraulicznych tak. Shimano MT200. Ale zanim jeszcze dalej przejdziemy, na początku nie powiedzieliśmy o cenie. A jest to istotne. Cena tego roweru to jest 2799. Okay. Czyli za niecałe 2800 mamy fajnie skonfigurowany rower z kilkoma aspektami, które tą cenę bardzo szybciutko nam wytłumaczą. Tak. Moim zdaniem cenę też tam tłumaczy koła, które są składane przez Unibike'a i są już tutaj, mamy obręcze kapsulowane. Kapsulowane obręcze, ogumienie szwalbę. Tak, smart. Zaplatane przez Unibike'a. W kilku komentarzach się pojawiło, a to, że zaplatane przez Unibike'a nie zawsze znaczy, że to będą dobrze zaplecione. Tak. Tak. Było coś takiego, że i kupił z Unibike'a rower, jeśli dobrze pamiętam, i po tygodniu, że koła mu się rozcentrowały, czy coś w tym stylu. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że tak, że nowe koła przeważnie na montowni są składane, tak? I je po tygodniu, czy po dwóch tygodniach, tak, rower powinien przejść taki zerowy przegląd. Wiesz co, tak, i tutaj pojawiamy się my, Calina Biało, jak rower do nas wjeżdża, to my go nie montujemy do kupy i odstawiamy w rząd i mówimy, no producent tak zrobił, to tak musi być i tak jest dobrze. Tylko u nas, co przeważnie czyni Karol, który jest po prostu bardzo dokładny w temacie, sprawdza każdy rower od A do Z, dokręcenie naciąg szprych, tak, regulacja przerzutek, dokręcania wszystkich śrub zgodnie z Newtonem danej żeby części. Żeby po prostu nie było czegoś takiego, żeby... I moi drodzy, prawda jest taka, że każdą fabrykę trzeba bardziej lub mniej poprawiać. Tak. To nawet, broń Boże, nie jest zarzut do producentów, bo oni mają tego multum i zawsze jakiś babul się zdarzy. Natomiast... To są rzeczy mechaniczne i śruby tak się układają. Natomiast dobry sklep, moim zdaniem, powinien zwracać na to uwagę, jak ten rower jest wypuszczany do klienta, a nie jak przyszedł z fabryki. No dokładnie. I no, tutaj nie będę się pompował, że jesteśmy oho, oho, ale staramy się zwracać na to uwagę. I klienci się nawet czasami niecierpliwią, że czemu ten rower przyszedł i on jeszcze nie jest złożony. On jest złożony, tylko ja nie mogę ci go jeszcze sprzedać. Musimy go najpierw dopieścić, sprawdzić, wszystko jest sacy i wtedy ci go dopiero, przyjacielu, wypuścimy do dalszej eksploatacji. Mamy na go na amortyzatorze SR Santor.
To jest NVX, jeśli dobrze przeczytałem go. No. Tak, NVX z manetką blokady na kierownicy. Też w tym rowerze pożądany, już nie musimy naszej sylwetki wyprostowanej sięgać, żeby gdzieś tam Chwyty z zablokować. płetwami, czyli Tak. ergonomiczne, Sobie wygodne. nadgarstek można oprzeć. Royal Żel, Sele Royala, siodełko z wiadomym klipsem, który jest zawsze pod siodełkiem. Kiedyś się musimy w końcu zebrać i pokazać te wszystkie Akcesoria. akcesoria, które pasują fabrycznie do tych rowerów. Mamy kilka takich ciekawych nutek. No, się zbierzemy, kiedyś nagramy. Także sztyca Satori. Satori. To jest Śmiesznie regulowane. schowana, wiesz co? Ja od razu Regulowane. wyciągnę, bo to jest rama 23, a sztyca siedzi jak krasnoludek. Wielka, ta. Także teraz dopiero widzę, że to jest duży rower. O, Bo właśnie. tutaj mamy ramę 23. Tak, wielka rama dla wielkiego człowieka. Mamy właśnie tą sztycę amortyzowaną. Mamy, Wysokiego, bo tak, dla niski wysokiego. też może być wielki. Tak jest. W zależności do czego porównujemy, tak? Mamy mostek regulowany od UNO, zakres od 0 do 60 stopni, czyli naprawdę duży. Tak. Kierownica też UNO. No i tak jak No i. Flash czy Viper rower, który jest, można powiedzieć, jak kameleon przeobrażany może być. Można z niego zrobić MTB i wstawić trochę szersze opony Tak, 2.0. to taki bardziej trekkingowy MTB, nie? Tak, żeby rower do wygodnej jazdy i po większym szutrze, proszę bardzo, wstawimy szersze opony, mamy sporo miejsca, jest to możliwe. W zestawie mamy już stopkę Tak. z tyłu montowaną na tylnym Sloty do montażu bagażnika, Tak. sloty do montażu błotnika, także możemy z niego zrobić też rower wycieczkowy, wręcz trekkingowy. Dokładnie. A jeśli ma się taki rower, podzielcie się opinią Co na Wam się temat. w nim podoba? Tak. Co się Wam w nim nie podoba? A jeszcze na sam koniec Na czeka wagę, hop, nas z nim. ważenie. Skoro mamy już wagę na Tak stanie, to jest. będziemy sobie ważyć. I co nam waga powie? Sam Co jestem nam ciekawy, bo waga? No to jest duży, ostatnio rower. usłyszałem w jednym komentarzu, wiesz co, zarzut, że słuchajcie, Viper 21 waży w tym roku tyle. Ja sobie tak pomyślałem, ale on nigdy nie był lżejszy. A dalej jest, że tak powiem, fajnym rowerem, na którym się fajnie jeździ. Jeżeli ktoś Zobaczmy. oczekiwał od Vipera niskiej wagi, no to O. się mógł przeliczyć. O, co nie znaczy, że on się fajnie nie toczy. I co tu mamy? No, się zaskoczyłem. 15,26. W ramie 23 cali. W ramie 23 cale, gdzie mamy no bardzo ciężką sztycę z amortyzacją. Tak. Mostek też swoje robi, nie jest z kominem jak w Viperze, no ale mimo wszystko z Nie, to jest regulacją. piękne, to jest ładna waga, naprawdę. Jest git. Jest Jak na bardzo ramę dobrze. 23 cale, no myślę, że przy takiej 17 to schodzimy do 14 z kawałkiem. Tak, trzeba Tylko by to musimy to kiedyś zważyć. sprawdzić. Jak będzie. Weź przynieś tego. Czego? Mamy wersję z niską ramą, 17. A to nie to samo. Czemu nie? No, Rower ram. tylko idzie w dół. No, może by trochę. A dawaj 17. Dobra. Zobaczymy. To od razu Wam zważymy, bo A gdzie jest? mamy jeszcze 17 z niską ramą. Jeszcze Wam pokażemy go na przebitkach na pewno. I tu jest info, że rower jest na wysokiej i na ramię medium, bo to nie jest też całkowicie low, Tak tylko jest. taka cięta medium. O, o. Jak nie pije, to myśli. O! No, to mamy 15,05, czyli 15,05, czyli jest chyba 400 gram. 400 gram lżej. W takim bądź razie zważyliśmy dwa rowery na niskiej, jak i wysokiej ramie. Za jednym zamachem. Tak, trochę było z tym problemu. Nie chciał się zważyć. W
takim razie co? Kończymy. Tak, na dziś kończymy. Crossfire dostępny, jak widzicie, w Biker Budzyk, no podejrzewam, że chwilowo. Tak. Jak ktoś poszukuje ramy 23, no to mamy ją w wolnej sprzedaży. Jak ktoś szuka medium z 17, mam go w wolnej sprzedaży, nie mam obecnie na niego rezerwacji, bo 23 mi już poschodziły, ale zielona. Tak jest. Także dziękujemy za dziś. I zapraszamy do kolejnych odcinków, a one już niebawem. Na razie, cześć.